Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj moim gościem jest Olgierd Kustosz, wicemarszałek Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, drugiej kadencji zresztą. A spotykamy się w miejscu bardzo pięknym, bardzo ciekawym. Są to bowiem Przelewice, właściwie kompleks ogrodu dendrologicznego w Przelewicach. Panie Marszałku, dzień dobry, witam. Dlaczego akurat Przelewice? Skąd my się tu znaleźliśmy? A właściwie skąd Pan się tutaj znalazł? Witam bardzo serdecznie. To już jest Pytanie do moich dziadków, pradziadków, którzy wrócili z Syberii. Tutaj akurat wracając z Syberii pociągiem, babcia, bo dziadek z frontem od Lenino do Berlina szedł, czyli walczył za odzyskanie niepodległości. I z Pomorzan trafili akurat, chcieli nawieść po prostu i trafili na Przelewicę. Czyli pan z dziada, pradziada, mieszkaniec Przelewic. Urodzony w Pyrzycach, mieszkaniec Przelewic. Tu jest mój świat, tu mieszkam, tu mam dom, żyję z córkami, z żoną, swoje pasje rozwijamy. Zresztą żona też urodzona w Pyrzycach, także mieszkanka przelewic. Jesteśmy stąd. Panie marszałku, skąd chłopak z przelewic? Jak chłopak z przelewic znalazł się na drodze do polityki, tak powiedzieć, czy do samorządu? Kiedy chłopak z przelewic odkrył w sobie duszę samorządowca? Powiem tak, do dzisiaj chyba jej nie odkryłem. Dlatego, że to dlatego, że co pan tam robi? Dlatego, że bardziej żyłem tymi sprawami lokalnymi przez mojego tatę. Mój tato był kierownikiem na budowie, ale jednocześnie kochał pszczoły. Pasiekę. No tak, prowadził. pszczoły od zarania tak, przewijają tak, tak. się w rodzie kustoszów. Dokładnie. Rano, rano wstawaliśmy zawsze razem, żeby pewne prace wykonać na pasiece. Później tato golił się śpiewając. Jechał do pracy swojej, czyli wstawanie rano, wcześnie rano, to mam dzięki taty pasji, tak? I ta pasja... Bo ta pasja dawała też pieniądze, czy nie? Jak to było z tymi pszczołami? Tata zarabiał też na tym? Czy tak. to było tylko i wyłącznie tak hobbystycznie? Tak, zarabiał na miodzie, zarabiał na mleczku przelim, też pozyskiwał, także podglądałem bardziej, tato miał taką zasadę. E, nigdy mi nic nie opowiadał o pszczołach, bo tylko jeśli... gonił do roboty. Dokładnie. Jeśli sam się nie nauczysz, nie, nie, nie zaobserwujesz, to moje sugestie będą do niczego. Do niczego. E, pan jest jedynakiem? Czy ma pan rodzeństwo? Bo tak nie. pytam z ciekawości, czy ktoś te pasje, to hobby e, odziedziczył pszczelarskie? Nie mam siostry, która e, uczyła się w zawodzie budowlanym, bardziej staty mhm. zawodu czerpała. E, no i tą studiowała tak samo budownictwo, także. Tym kierunku, ale ja jedyny pracowałem na pasiece, także... Pan z wykształcenia kim jest? Na początku byłem technologiem żywienia, technikiem przelarstwa w już w dorosłym życiu, także i, i liceum mam skończone, ponieważ w późnym wieku chciałem zrobić maturę, ukończyłem studia inżynierskie, teraz magisterskie, kontynuuję, także i dlatego jestem dumny z moich córek, bo zawsze jak były malutkie pamiętam żona już tam wspomina zawsze taką sytuację jak dokarmiałem wieczorem wracając po spotkaniach różnych z przelażami, bo jako prezes związku Przelaży w województwie miałem dużo wyjazdów po godzinach i wieczorami wracałem i karmiłem pszczoły bardzo późno w nocy i dzieci ta to co ty robisz i tak dalej no to ubrałem dzieci w kombinezony mówię zobaczycie co robię czyli karmię pszczoły i taka scena była fajna że najstarsza moja Olimpia która teraz na Akademii Sztuki na drugim roku jest studiuje z latarką mi przyświeca, jak ja podkarmiam, wlewam pszczołom syrop, a, a szukam tej młodszej Zosi, dwa lata młodszej, nie ma jej nigdzie w koło, w samochodzie, tak na siedzeniu oparta, śpi Śpii. po prostu i to tak dzieciom chciałem pokazać, czym się Czyli zajmuje. Czyli Pan robił wyczorami. dokładnie to samo, co Pana tata, tak mi się kojarzy. Zabierał Pan córki i pokazywał, nie opowiadał, tylko pokazywał technicznie, co dokładnie. trzeba zrobić. No Jestem dumny z moich córek. Jedna prawo zaczęła od tego roku. Na pierwszym roku prawa, a druga właśnie na Akademii Sztuki. Rozbijają swoje pasje. Czy pan te pszczoły dalej hoduje? One dalej są fizycznie? Te ule, te pasieki? Tak, tak. Muszę łączyć tą pasję z tym, z czego żyłem. Żyłem przez wiele lat właśnie schodowi pszczół. Tak samo istnieje przeszło, bo na początku nie lubiłem wstawać wcześniej, nie lubiłem tak mówię, co ten mój tato z tymi pszczołami tak obserwuję na wlotkach, a później sam zaobserwowałem, że właśnie patrząc na te wlotki, widzi, czy są chore, w jakim kondycji są, czy trzeba je podkarmiać. Ale to jest trzeba... ciężka praca, niech Pan powie tak fizycznie, do ogarnięcia. Mój, to powiem Pani redaktor, mój sąsiad zawsze mówi tak, a jeździsz tylko samochodem na pasiekę, z powrotem na drugą, tylko sobie jeździsz, te pszczoły latają, zbierają Ci miód, nic w sobie nie robisz, tylko jeździsz samochodem. Ale kiedyś tam poznał to bo był i sołtysem, i radnym w gminie, i radnym w powiecie, już nie żyjący świętej pamięci nasz przyjaciel, sołtys. I wspominam, że później jak się przekonał, ile to pracy ciężkiej, jak zobaczył, jak to wygląda z strony technicznej, no to mówi, no to faktycznie ciężki kawałek chleba. Tym bardziej, że w dzień pracujemy, w nocy pszczoły rozwozimy, bo mamy trzy pasieki stacjonarne z małżonką. Właśnie teraz wracam do tej osoby najważniejszej, właśnie żony która wszystkie kursy pszczelarskie ma tak samo jak ja. I nawet szkoły razem ze mną w późnym wieku kończyliśmy, żeby dzieciom pokazać też, jak, jak, jak ważne jest wykształcenie, ta podstawa, żeby później zbudować swoją osobowość. Dlatego nie narzucałem. Ta, która na Akademii Sztuki na przykład studiuje, jest świetna mat z matematyki, ze ścisłych przedmiotów. Mm -hmm. A Akademia Sztuki. A my jej nie narzucamy. Ale Zosia z kolei odwrotnie. Chociaż jest genialna ze wszystkiego, czego się dotknie, bo mówię, w 13 melo e, maturę z francuskiego zdawała, nie mając francuskiego i nie uczyła się wcześniej. Przez 3 lata się przygotowała. To wyjątkowo zdolne dzieci. Panie marszałku, mhm. jak to jest, że od tych pszczół dotarł Pan do sejmiku województwa zachodniopomorskiego i spędza pan tam już drugą kadencję? Kto pana pchnął, że tak powiem? Bo e, ktoś musiał pewnie? Powiem tak, e, na pewno nie żona, przede wszystkim chęć. Chęć pomocy tutaj i realizacji pewnych działań w gminie, w powiecie, w województwie. Zaobserwowałem dużo, dużo fajnych młodych ludzi, którzy w koło chcą coś zrobić u siebie, i, i też pchany przez mój, moich przelarzy, którym, którym zawsze poświęcałem najwięcej czasu, kolegów, którzy chcieli dużo zrealizować. Zawsze gdzieś się odbijaliśmy od ściany tej urzędniczej, tej, nie powiem biurakratycznej, ale tej. Tej takiej właśnie niemocy, żeby zrobienia coś I dla Stargarda. w końcu pomyśleliśmy, stać. jak będziemy kogoś mieć u władzy, to może on coś dla nas zrobi, tak? Dokładnie. I ta... padło na kustosza. Dokładnie... Mówią, Olgert ty. Dokładnie tak <laughs> powiedziała jedna osoba mieszkająca w Stargardzie szczecińskim, byłym, obecnie w Stargardzie, nieżyjący już, świętej pamięci, Rysiu Wojciechowski, który w Starej Dobrowie miał, miał pasiekę, były prezes Związku Wojewódzkiego Przelaży w Szczecinie, bo ja byłem jego zastępcą, razem, wspólnie razem ten związek. E, staraliśmy się rozwijać, unowocześniać, pomagać tym młodym pszczelarzom, żeby pozyskiwali środki. I właśnie z myślą o tych pszczelarzach e, tak zaczęliśmy działać. I Rysiu natknął nas, że ktoś musi z nas, nas reprezentować. I powiem, i, i no tak staram się przez kolegę pchnący e, realizować te, te, te wytyczne, te cele. I myślę, że bardzo dużo nam się udało, bo, bo w Sejniku w pierwszej kadencji, od razu jak zostałem na forum Południowego Bałtyku, zrobiliśmy taki opis. Tego, co powinno być, jeśli chodzi o ekologię, o, o, o działania ekologiczne, bo, bo cała nasza planeta potrzebuje ochrony, przede wszystkim zapylaczy. W dobie zmiany klimatu, w dobie chemizacji, nikotyny, nikotinoidy, pestycydy po prostu dziesiątkują nam wszystkie owady zapylające, bo to nie chodzi nawet o pszczoły, ale my możemy w formie właśnie wsparcia pszczół, bo to nie pszczoła, tylko pszczół. Pomagać. I województwo zachodnio-pomorskie dzięki mojej osobie właśnie ma dotacje. Wcześniej to było na, na wędzę, żeby lepsze środowisko bytowania miały te pszczoły, a teraz karmę, żeby w okresach bezpożytkowych wspomagać te pszczoły, żeby nam nie dosypywały. A nie się. boi się pan, panie marszałku, że ktoś panu zarzuci, no dobra, facet od pszczół zajmuje się pszczelarzami i pomaga pszczelarzom. Czemu pan nie pomaga innym? Nigdy nie padło takie pytanie. Przecież to nie tylko wokół pszczół kręci się świat. Zgadza się. Dlatego. Dla mnie pasją są obszary wiejskie, czyli. Czyli ma Pan taką działkę, w której się pan, że tak powiem, specjalizuje, tak? Obszary no. wiejskie, popoderowskie również? Dokładnie. No to najlepiej znam. Z tego wyrosłem. Wiem, z jakimi problemami się borykają wszyscy, i, i stowarzyszenia, i te osoby aktywne w terenie przede wszystkim poznałem takie. No a pan jest aktywny w ogóle w terenie, jak to wygląda? No bo jeżeli tak obszary wiejskie, to znaczy pan odwiedza, jeździ. Dokładnie. Bywa. Przede wszystkim najważniejsze jest dla mnie właśnie obcowanie z ludźmi i. Słuchanie innych, tak, o ich potrzebach, o ich. E, chociaż znam te obszary, wiem e, w jakim zakresie należy wspierać te osoby, i myślę, że wspieramy od wielu lat właśnie tymi działaniami. Dla, Ale jakimi konkretnie? To czym ty, wy wspieracie? Jakimi działaniami? Przede wszystkim, pani redaktor, przygotowując różne konkursy dla, i dofinansowania dla kół gospodarstw Wiejskich, od tego roku właśnie wchodzą, dla OSP, e, kreując w społecznikach 70% wniosków składało Ochotnicze Straży Pożarne. Wiedziałem, że potrzebują e, wyposażyć się. E, Wozów bojowych, e, tak. Wozy bojowe to jeszcze mniej, ale rękawice, podstawowe takie rzeczy, które do przemycia, nawet twarzy. Chusteczki, które kosztują, ma w tysiącach, no bo jak na akcje jadą, to. I o tych problemach. I mam koleżanki, które są w OSP, i kolegów. Zresztą mieszkam za moim OSP. Widziałem, ile, ile czasu poświęcają strażacy, który sam mechanik, kierowca, po prostu rozbierał silnik, składał, żeby do tych akcji. Poświęcał niedzielę, poświęcał swój wolny czas, żeby ten sprzęt był sprawny. Dlatego im się należy ogromny szacunek, ale przede wszystkim wsparcie od samorządu, e, finansowe i to, żeby zabezpieczyć ich przed e, ogniem, ale nie tylko. Oni ratują e, nasz dobytek, ratują nasze życie. W wypadkach pierwszy są strażacy, właśnie OSP najbliżej stacjonujący właśnie w naszych miejscowościach. Dlatego wiele poli płaszczyzn jest jeszcze do zrealizowania. Ja widzę, jakie potrzeby są, coraz więcej rozbudowujemy. Przez takie osoby w sejmiku, jak ja właśnie możemy lepiej zauważyć te rzeczy, które są potrzebne nam tutaj na dole. I, I robimy właśnie: grant strażacki, grant sołecki rozbudowywany, dla kół gospodyń wiejskich, dla działkowców tak samo właśnie na tych małych miasteczkach i, i nawet w miastach, tak, żeby wspomóc zwykłe ogrodzenie, żeby zabezpieczyć tereny. Inna infrastruktura, którą realizujemy czyli te wszystkie świetlice wiejskie, które powstają. To wszystko właśnie z programów prowoskich i te, które możemy przeznaczyć na obszary wiejskie. Fogorskie, budowa dróg lokalnych, tak? Dojazdowych do... Ale nie tylko gruntów. Są też drogi, które z prowu realizujemy, także jest wiele działań, wiele milionów środków przeznaczanych unijnych z dołączaniem tych, które pozyskujemy i możemy przekazywać je na obszary wiejskie. Ja popytałam trochę o Pana i o Panu się mówi, że Pan aktywnie sprawuje mandat. To dlatego, że Pan ciągle w ruchu? Ja myślę tak, bo to... Lubię z wójtami, burmistrzami, ale też ze zwykłymi mieszkańcami, właśnie z tych miejscowości. Zawsze jak jadę, to wypytuję, jaki macie problem, z czym macie przede wszystkim problem, i one się nakładają. To są kanalizacje, to jest woda, to są takie podstawy, które w miastach nie dotyczą tych dużych tak, aglomeracji. Tak. Bo w miastach nie rozumieją miasta. tego. My tak samo w Przelicach mamy problem z wodą, ale tak samo i w Stargardzie się spotykam, że hydrofornie są do, do wymiany te wszystkie połączenia między hydrofarniami, czyli nazbestowe na różne połączenia, gdzie później gronkowiec i te wszystkie e, są zamykane przez jakiś czas, mieszkańcy nie mają wody właśnie dlatego, że te wszystkie przyłącza nie są jeszcze wymienione, tak, na bezpieczne. A jakie konkretnie podjął Pan działania, jeśli chodzi o powiat stargardzki, chociażby o Stargard? No Stargard, 79 grantów, czyli wymiana i modernizacja wielu przestrzeni, czyli na obszarach wiejskich, czyli Placów zabaw, żeby to z homologacją było, żeby bezpieczne dla dzieci. To jest podstawa dla nas. Bezpieczeństwo dzieci, edukacja to, co nawet pomoc psychologiczną-pedagogiczną w dobie pandemii którą taki pomysł miałem żeby coś zrobić dla tych dzieci, żeby. A dużo z kolei emerytowanych nauczycielek, nauczycieli. Tak samo u nas w mamy dużo seniorów, którzy naprawdę mają ogromną wiedzę, doświadczenie. I jeszcze mogliby coś zrobić? I Mogliby działać. pomóc, a my byśmy mogli im dofinansować, żeby do tych małych emerytur mogli sobie dołożyć jeszcze. A oni się cieszą, jak z, wspólnie z dziećmi, z młodzieżą mogą jeszcze pomóc im, czy w matematyce, czy w jakichś ścisłych przedmiotach. Ale naprawdę widzę tą potrzebę, żeby wykorzystywać ten potencjał, który mamy na obszarach wiejskich i nie jest, jest taki niedoceniany, bo ten emeryt się zamyka, z koleżanką jedną, drugą się tylko spotyka, a na, a na tych świetlicach wiejskich, które wybudowaliśmy, można wójtowi, burmistrzowi dołożyć jakieś środki, żeby na etat, kilka etatów w gminie swoich miał. I te świetlice będą funkcjonowały, a przy okazji pomoc będzie dla naszych dzieci. Spotykamy się, Panie Marszałku, tak jak powiedziałam, w pięknych okolicznościach przyrody, w Przelewicach. Pewnie wszyscy znają ogród dendrologiczny, pałac. Jak wygląda w tej chwili sytuacja ogrodu i pałacu? Bo wiem, że dostaliście pieniądze, taki potężny zastrzyk gotówki, czyli remont. Remont w toku, z tego co wiem. Znaczy, następnie chciałbym z tego miejsca podziękować przede wszystkim naszym radnym, młodym radnym i tym, którzy zagłosowali za przekazaniem ogrodu nerwicznego. No właśnie, bo powiedzmy, czyj on jest po perturbacjach wieloletnich? Od 2020 roku Urząd Marszałkowski przejął ogrody Przelwice. bo teraz tak się mówi, bo w skład ogrodu nerwicznego Przelewice, który był tak znany pod tą nazwą, są też takie mikro ogrody, mikro tematyczne, które chcemy rozbudowywać, ale to będzie już w przyszłości. W tej chwili Urząd Marszałkowski przejął dzięki głosowaniom radnym gminy Przelewice, tym, którzy się nie przelękli różnych tam nacisków, nacisków z, z tak. różnych stron i jestem im wdzięczny za to, że tak jak mówiłem na jednym ze spotkań, że ja wierzę właśnie tym radnym z gminy, wierzę tym z powiatu, sobie jeszcze w miarę wierzę i myślę, że ktoś mnie zmieni, bo chciałbym, żeby... Każdy region był reprezentowany, czy to powiat stargardzki, czy perzycki. Wszystkie powiaty, żeby były reprezentowane właśnie w sejmiku, żeby każdy mógł zawalczyć o te swoje małe ojczyzny, ale powiem tak, staram się nie tylko o powiat pyrzycki. Wspieram Marcina Przepiórę w powiecie stargardzkim. Wspieram tych radnych, którzy chcą w swoich małych środowiskach, znaczy małych, Stargard jest największym tutaj środowiskiem. Ale chcą coś zrobić ale u siebie, zrobić. lokalnie. Tak, i widzą te potrzeby i z włodarzami swoich, czy z prezydentem zającym, czy z wójtami jak Sylwia Kalmusz, czy z innymi wodarzami e, zgłaszają się i chcą wspólnie razem coś zrealizować. Mamy takie, nie będę teraz zdradzał kuchni tak zwanej samorządowej, bo, bo tam wszędzie, gdzie jakaś potrzeba jest i mogą partycypować w kosztach po prostu danej inwestycji, to wszędzie tam staramy się pomóc, tak, żeby przyspieszyć realizację danego zadania. I powiem tak, no i ja mam takie DHD zawsze, jeśli chodzi o związek przelarski, mnie moi koledzy doskonale znają, dlatego zaufali mi po prostu i mówią, że to jest ta osoba, która nas tutaj będzie, bo on jak już coś mu powierzymy, to realizuje po prostu, ale, ale powiem tak, te zaufanie, które obdarzają mnie, tutaj wyborcy z mojego terenu, myślę, że ja mogę dać od siebie wszystko, żeby pomóc wszystkim mieszkańcom z pomysłami, ale przede wszystkim to, że to miejsce rozkwita teraz przy Lewicy Ogród, to zawdzięczamy też wszystkim mieszkańcom naszej gminy, tym, którzy wcześniej przygotowywali jakieś dokumentacje, tym, którzy aktywnie tutaj społecznie promują, wspierają innych. Są wspaniałe osoby, z nazwisk nie będę wymieniał, ale mówię to, cały czas się przewijają one gdzieś tam na Facebooku albo są aktywne dla właśnie wsparcia emerytów, naszych dzieci w terenie, inicjują różne spotkania to te osoby są naprawdę bardzo wartościowe. Ja jestem tylko jedną z tych osób, które jednym z tych wszystkich mieszkańców, tak jak z takim hasłem przewodnim sobie wymyśliliśmy z tymi młodymi radnymi, którzy są teraz w gminie, w powiecie, żeby jeden z nas, czyli jeden z nas reprezentuje i stara się wspólnie razem coś zrealizować. Także większość tych pomysłów to nawet nie jest moimi pomysłami. Ale Gra? pomysł przelewicki został, że tak powiem, właściwie sfinalizowany, tak? Pieniądze tak. już są. Ile tych pieniędzy dostaliście? Dostaliśmy 13 milionów na samym początku, czyli takie pieniądze, które zakupiliśmy, traktory zakupiliśmy, dokumentację przygotowaliśmy, a teraz 57 milionów na pierwszy taki pięć flagowych, czyli pałac wyremontowanie, dworku, z spichlerza, którym w spichlerzu robimy teraz dom lidera, czyli taki dom, gdzie stowarzyszenia, organizacje pozarządowe będą mogły z pieniędzy, środków liderowskich pozyskiwać na swoje działanie w całym województwie, także znaczy w 13 tych naszych gminach okolicznych, ale tutaj będzie pomoc e, prawna, pomoc jak należy składać wnioski w rozliczaniu. Także cieszę się, że taki element będzie też... 57 milionów wydaje się być bardzo dużą kwotą. To wystarczy? Żeby te przelewice wróciły do świetności? i Ogród, pałac? No na pewno nie. Na pewno nie. Widzimy tu większy rozwój, ale to na, nawet nie samych przelewic. Ja myślę, że przelewice w powiecie perzyckim będzie taką, takim e, punktem Zapalnym, żeby te wszystkie odnogi, czy tam ścieżki rowerowe, poprawa infrastruktury. Stąd się drogowej. zacznie. To Stąd? będzie takie epicentrum. P Powiem tak, no, zaraz mi zarzucą, że, że u siebie i zaczynam. Właśnie. No, ale... ja, ja sama chciałam zarzucić, ale to za chwilę. Mhm. Jak to jest? Facet z przelewic, daje pieniądze, stara się o pieniądze na przelewicę. Zgadza się, ale przede mną też były osoby, które już miały tą wizję i chciały remontować tą całą infrastrukturę, że szkoda, żeby taka perła. 1200 odmian drzew i krzewów. Szkoda, żeby to nam marniało i to już prosiło, dachy pozarywane. Naprawdę... Tym bardziej, że korzystają z tego nie tylko mieszkańcy Przelewic, Pyrzyc czy okolic, tak? Wszyscy przyjeżdżamy do Przelewic. Stargardzianie również. Wycieczki, które tu się odbywają, niedzielne, sama obserwuję, bo też często bywam, także no jest to takie dobro, które dotyczy całego chyba województwa. Tak, z Marcinem jak wręczaliśmy Medale, bo jest tak zwana botaniczna piątka, która się u nas wiosną, latem i jesienią odbywa maraton, to mówię, co drugą osobę Marcin znał, bo, bo akurat była ta osoba ze Stargardu. Stargardu nie? Tak, tak, Miłośnicy tak. biegów, przyrody i, i, i tak samo wycieczki grup dzieci. Na, na następnym spotkaniu znowu nauczycielki ze Stargardu, bo akurat nauczycielem jest i, 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 mówię, i mówi. To sam Stargard jest tutaj, no widzisz, tutaj się czujesz jak u siebie w domu, no bo tak. ja myślę, że tutaj przyjeżdżają miłośnicy przede wszystkim przyrody, przyrody żeby rodziny mogły spędzić razem czas. Będzie piękne place zabaw, które będą z kielichów kwiatów, będą dzieci wyjeżdżać na tych ślizgawkach. Myślę takie centrum Mały Kopernik dla szkół też, prezydent miasta Piotr Krzystek, właśnie wstępnie rozmawialiśmy o tym, żeby szkoły też mogły właśnie botanicznie popatrzeć na przyrodę ale też, żeby mogły coś wynieść z tego, czyli trochę techniki takiej bardziej... Takie centrum tak, nauki trochę. Tak, fotowoltanika, żeby zobaczyć, jak funkcjonują te wszystkie urządzenia, wiatraki, żeby cylindryczny wiatrak pokazać, jak to wygląda, bo e, coraz więcej się stawia na e, tak zwaną energię odnawialną, żeby dzieciom pokazać to, jak się to przetwarza w prąd fizycznie. Tak. Tak. I myślę, że w tym kierunku tutaj idziemy z tą naszą bazą e, i dzięki tutaj życzliwości... Urzędu Marszałkowskiego, Pana Marszałka Olgierda Geblewicza i całego zarządu jest możliwość realizacji takich zadań i jestem cieszę się, jestem dumny, że jestem częścią tego projektu, który od wielu, wielu lat, wielu poprzedników naszych właśnie... Chciało, przelicę, zaczynało, chciało, ale zaczynało, gdzieś ale się to... Do, dokładnie, dokładnie nie miało środków. Zatrzymywało pieniądze. I, I liczę na to, że następcy, że następne osoby, które będą realizowały te zadanie, że będą dalej podtrzymywać bo to jest piękna baza dla całego województwa naprawdę takie Panie ośrodki. marszałku omówiliśmy to co się panu udało a co się panu nie udało i dlaczego O <laughs> to co się nie udało no jest wiele jeszcze do zrobienia myślę że właśnie trzeba powalczyć o te drogi lokalne najwięcej środków potrzeba ja byłem zawsze zawiedziony jak jak nawet obecni rządzący mówili, że tyle i tyle, 6 miliardów na drogi lokalne, a po czym się okazało, że z tych miliardów wychodziło, że to jest połowa, a później z tej połowy jeszcze e, następna, a później, że to się nazywało kiedyś chetenówką I, i to co dwa lata wstęp było z, zrealizowane, że to już w budżet tych miliardów wchodzi, także byłem rozczarowany e, tą ilością. No, i te wszystkie czeki, które są teraz na te inwestycje, też jestem pewien obaw, bo, bo wygląda to całkiem inaczej. Czyli e, przypuszczam, że to są te promesy, które, które dopiero e, mają. E, no bo za tym, żeby poszło na konto od razu środki, to bym wiedział, że to są te pieniądze tak. dane. A, a tu jestem pełen obaw. I na końcu będzie tak, że samorządowcy, e, władza nam powie, że pieniądze zostały przekazane, samorządowiec nie zrealizował. A, a drodzy Państwo, to nie są środki, to są. Dopiero zapewnienia tych środków, które muszą być. które mają być, a wkłady własnych gmin, wiadomo, po takich podwyżkach, no nie będą w stanie zrealizować. I później odium tego zła wyleje się na tych samorządowców, którzy bogu ducha winni, nie są, nie są wcale odpowiedzialni za to, że nie mają na wkłady własne. Tak? I też dwuletni okres refundacji, co sobie na to pozwoli. No ale to mówię, to ja chciałbym tak jak w przypadku przelarstwa, żeby się faktycznie nad zmianami. W legislacji, w ustawodawstwie pochylali się ci, którzy się znają na tej branży, danej branży, i żeby oni decydowali. tak? Bo mówi się szumnie o konsultacjach społecznych, które de facto nie mają nic z konsultacjami. Dopiero w czasie procedowania danej ustawy, dopiero jak się branża dana włącza w jej realizację, to są zmiany. To jest niepotrzebne. Trzeba ustalić wcześniej z branżą, a dopiero wtedy coś procedować. I bynajmniej ja jestem tego zdania. Panie marszałku, jak pan widzi swoją przyszłość? Dalej w samorządzie? Czy może wreszcie z tymi pszczołami na ludzie, spokojnie w domu? Tutaj chcę podziękować żonie z góry mojej, bo. bo... Za cierpliwość. O, za cierpliwość, <laughs> za wyrozumiałość, za to, że y, ja mogę się poświęcać temu, co kocham, czyli pszczołom i pomocy ludziom, koleżankom. Tak? Bo ona ma na głowie cały dom. Dokładnie. I całą resztę. Życiałam. No i, i, ca i całe i cały odium i sprzedaż w tej chwili, no bo głównie utrzymujemy się ze sprzedaży tych produktów, które pozyskamy w ciągu sezonu. Tak jak mówię, Wcześniej rano zaczynamy i to nie ja sam zaczynam, tylko moja żona z pszczołami. Później się przebieram, jadę do pracy. Ja, żona i wracam, pszczoły. Wracam i, Ładnie. i znowu pszczoły. I tak. to tak w kółko. I ja myślę, że, że te wszystkie inwestycje, które, tak jak mówiłem, drogi, to jest najważniejsze, co musimy realizować i edukacja dzieci i równość w dostępności, jeśli chodzi o do dobrej edukacji. Jak wspominałem, nieskromnie się chwaląc o, o osiągnięciach dzieci, chciałbym, żeby wszystkie dzieci miały możliwość właśnie edukacji na najwyższym poziomie. Żebyśmy zabezpieczali je naprawdę godnie, żeby dzieci ze wsi miały dużo większe szanse niż obecnie, tak? E, to Panie Marszałku, czego my się możemy po Panu spodziewać, że tak powiem? Samorządowca dalej, czy Myśli Pan sobie, że pora kończyć tę karierę samorządową i zacząć się? myśleć o sobie. Co to będzie za rok? Powiem tak. Za rok? Nie wiem. Nie wiem co będzie, jeśli, jeśli nasi mieszkańcy dojdą do wniosku, że spełnią się w tym, co realizuje. Że dalej chcą chłopaka z Przelewic. Że dalej chcą chłopaka z Przelewic. mogę tylko obiecać rzetelnej pracy dalej na, na rzecz. Wszystkich mieszkańców. I to nie tylko powiatu pierzyckiego, ale wszystkich powiatów tutaj i południa województwa i też wschodu, zachodu, bo wszędzie jeżdżę tam, gdzie mnie, tak jak Tenelgócki powiedział, tam, gdzie mnie zapraszają, tam jadę. Tam jadę tak. I tam wspieram te osoby i te aktywnych liderów z danego terenu. Eee, a przelarstwo dalej, no bo ja pszczołych podopiecznych swoich nie zostawię i... Bez tego się żyć Będę żonę wspierał cały czas tej pracy. Tu z góry jej dziękuję za wyrozumiałość. Ale moja żona, widzę, że Rozumie to i rozumie, że, że i chęć pomocy też tym naszym osobom, które tutaj się fajnie zaangażowały w tę sprawy samorządowe, które widzę, są dzisiaj starostami, a zarazem ze mną zaczynały. Są burmistrzami radnymi, członkami zarządów powiatów, mówię, te osoby, które Właśnie i to przelaży. Dużo przelaży u mnie z terenu też właśnie zobaczyło, że jest sens po prostu udzielania się aktywnego e, brania udziału w wyborach samorządowych. Ja się cieszę, bo to są rzetelne osoby, które naprawdę idą z wizją i chęcią pomocy drugiemu. Tak? I, to, i, I to mnie cieszy, że ktoś zauważył to, że zwykły chłopak z wioski po prostu i inni zwykli. Normalni mieszkańcy z wiosek też próbują i, i mają e, sukcesy w tym. Tak, tak. Ja, ja jestem zadowolony, że będzie ta kontynuacja, że, że nie poszło to na marne. I dalej, każdy niech ma marzenia i wspiera swoją ojczyznę, bo najlepiej wie, co potrzebne jest u siebie w terenie. tak? Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był e, wicemarszałek Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Olgier Kustosz, no pszczelarz i chłopak z Przelewic. Dziękuję, dziękuję. bardzo serdecznie i pozdrawiam wszystkich.